Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie, już siedząc na swoich miejscach, na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. To, co już można powiedzieć, to to, że czeka nas prawdziwa uczta. Same delikatesy. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. No i świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. A gospodarze dzisiejszego spotkania zagrają takim właśnie składem. W bramce wystąpi Iker Casillas. W obronie Iwan Córdoba wystąpi razem z Ederem Militão. Na skrzydłach pomocy zagra Jairzinho oraz Iker Casillas. Teraz świetnie broni. Udane wejście, akcja przerwana. Trojans w ataku, może być niebezpiecznie. Doszedł do tej piłki, będzie groźnie. A teraz bramka! Pięknie nam to się zaczyna, proszę Państwa! Zobaczmy to podręcznikowe, dwójkowe rozegranie. Podanie i odegranie z pierwszej piłki. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Richarlison. Grealish przy piłce. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Oddana piłka za darmo. Ferenc Puszkasz. Dawid Ginola. Broni ten strzał, ale co dalej? Nie, nie będzie z tego bramki. Mamy dziś specjalną okazję, Jacku. Zawodnik zalicza występ numer 400. Richarlison. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. No, a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Może teraz, może wyrównają. Odzyskują teraz piłkę. To był prawdziwy popis pressingu. Claude Makelele. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. Przerwana akcja, strata piłki. Dawid Ginola uwolnił się z podkrycia, okazja. Ederson zalicza teraz niewiarygodną interwencję. Jest szansa na wyrównanie po rzucie rożnym. Traci piłkę po tym wejściu. Payet przy piłce teraz. I teraz Puszkasz. Okazja, jak marzenie. Ajajaj, sytuację sam na sam. Trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Zbyt łatwo oddana piłka. Gennaro Gattuso. Grealish. Jak widać, po statystykach drużyna gości niezbyt często jest przy piłce. Ale no właśnie, niby posiadanie piłki jest na... Richarlison. Aj, proszę Państwa! Co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą. 2-0. Gramy dalej. I teraz Makelele. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny.
Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Było mocno, ale i było niecelnie. Zupełnie nieudane to uderzenie. Można powiedzieć, że oddał piłkę rywalom za darmo. Stones. Nie sądziłem, że przed końcem pierwszej połowy goście będą tak wysoko prowadzić. To była naprawdę udana połowa w ich wykonaniu. Dwubramkowa przewaga pokazuje, że nie było tu większych kłopotów z narzuceniem swojego stylu gry. No, zobaczymy, czy rywal znajdzie na to sposób po przerwie. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Nie będzie bramki. Wcześniej uniesiona chorągiewka. Offside. Pani sędzia podejmuje ważną decyzję, ale faktycznie, Tomku, ja też widziałem tam minimalnego spalonego. Ferenc Puszkasz. Uruchamia kolegę tym podaniem. Ferenc Puszkasz. Takie podanie nie miało szansy dojść. Gennaro Gattuso. Podanie do Darwina Nuneza. Piłka znowu w ich posiadaniu. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. I teraz Gattuso. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespół. I piłka znowu w grze. Pierwszą połowę wygrała drużyna Trojans. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. I tym udanym wejściem skasował atak rywala. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Gennaro Gattuso. Gattuso zagrywa prostopadle. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą, mają cztery bramki przewagi.